Go, żółtki, odrób to. Bajtuj, bajtuj, bajtuj. Bajtuj, bajtuj. Co ty robisz? Nie wiem, ten brodaty robotnik z PRL-u frajer. Jak pralka była do wygrania, szmata by all-in szedł. Pieprzony debil. Partiatik! Kusaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Nie, no ja już widzę, że to jest, wiesz. Albo nie przyda... Wiesz, jaki był najlepszy teleturniej świata? Awantura o kasę z Krzysztofem Ibiszem. 2003, zapisem rzymskim. Dobra, proste, tak. C, C i trójka. Takie kreski. S. Jakie M? M to nie jest 1000. Jak chłop to samo co ja myśli niby. C, C i trzy rzymskie, czyli trzy kreski. Niestety. 1000 to milenium, czyli... Kurde! Przegrałbym jak Janusz! 1700 w dupę! Ja... A miałem się nie drzeć, ale no 1700 wymaga krzyku. Czemu on się ubrał jak ksiądz? Kto? Ibisz? No bo to Mesjasz Polsatu. Może się uda. Ale Maryjo na śmieszny, nie? W sensie... Taki napompowany ryj wodą. 600 zł na czwórkę! Ja pierdzielę! Chłopie! Nie! No bilet se kup w dupę i cheeseburgera bruda się na dworcu. No w sumie racja, fajnie, już kiedyś to było więcej. W tamtych czasach hamburger w McDonaldzie 2 zł, a teraz 4,50 chyba. Czego cieszysz tą mordę napompowaną, jak pewnie w następnym programie odpadniesz, ty w dupę arbuzie. A mnie wkurza ta szmula. Z mistrzów się cieszysz? Z moich mistrzów się szmata cieszy. Jest napompowana szmata, widziałeś? Najwięcej pieniędzy w teleturniejach w Polsce. W naszą. W sumie nie musieli wykupywać tego gracza, prawda? Z czego ci cieszysz, no możliwe, jak odpadniesz w tym odcinku. Sobie, no dupą uszo ludzie. Pytanie. Nie, no jak oni teraz nie odpadną, to ja reportuję ten filmik. Masowy report i usuniemy go z YouTube'a. Czarna skrzynka. Skrzynia. Skrzynka. Słucham państwa. Rzuci 300. Rzuci 300. Mistrzowie bank. Mistrzowie za bank. Co? Czy oni właśnie nie odpadli? Przecież oni nie będą mieli pieniędzy, żeby grać. Oni chyba odpadli właśnie. Ja pierdzielę, ty. Nie spodziewałem się, że marbuzowa morda przegra w takim stylu. Nie wierzę, że oni wygrali z mistrzami, którzy wygrali 23 razy z rzędu. Jakim cudem. Baliśmy się, że po prostu nas przebiją, a wtedy to już była... Chcieliśmy mieć po prostu jakąś niespodziankę na koniec. No tak, ale można było im... Chłopie, ty dopiero zacząłeś program i już przegrałeś, o czym ty pieprz? O czym on mówi w ogóle? Po prostu grać dalej. Co tu się dzieje, ty? Aczkolwiek niespodziankę się udało, panie. Ty, wydaje mi się, że po programie tego typa, co wam bank krzyknął, to nie mu nogi połamę. Naprawdę, no jakim cudem? Chłop... O co chodzi? Dwie piłkarskie ciekawostki, powiedz? Dobra, szybkie dwie piłkarskie ciekawostki. Robert Lewandowski, mimo że jest nad człowiekiem, tak jak ja i ty, jak twój sąsiad, sąsiadka, jak ksiądz i wszyscy, nosi lewego i prawego buta. Na lewej i prawej nodze. Dobra, oglądamy dalej. To były dwie, no bo dwie nogi ma. Tak, tak. Udzielamy odpowiedzi. Jest to litera E. E? E? Jak E? Ty, Kunaso wiedział. Skąd wiedziałeś, Kunaso, że E? Do czego służy to urządzenie? Co to w dupę jest? Jak to jest chyba, żeby palca uciąć, jak ci chłop długu nie oddał. Tu się palca wkłada. Rzuci 300. Niebiescy 400. Niebiescy 400. 1000. 1000 zieloni. O kurde! 1000 po raz drugi. Ale zieleni się... Zielony się wpieprzył, Shrek! Orczyca. Ty, a to nie jest ta premier była? Symbolem którego nadbałtyckiego państwa jest... To jest... Pogodło. To jest... Łotwa. Jest Łotwa. To naszym zdaniem Łotwa. Świetnie. A! Jest! Jakie łatwe, Boże!
Jakie to było proste, ja to od razu wiedziałem! Od razu to wiedziałem! Od razu! Użyłem intelektu! Intelektu użyłem! Rycerze? Ty jest, to jest twoje MMA prawdziwe. Były ciekawostki? Co oni robią? 300 zieloni! Zieloni wabank! Ty szmato! A nie jeszcze! Teraz wabank! Zieloni! 200 zieloni! Ty debilu! Rzuci wabank! Zieloni wabank! No jak zieloni? Srak ty łysa szmato! Ja pierdzielę i tłę pogłów. Do klopa. Nie no, łysy. Ty skończysz branży filmów na failuj. No niestety zieloni nie znają odpowiedzi na to pytanie. Odpowiedz cokolwiek, będziesz premierem Polski potem. Niebiescy? Szczerze powiedziawszy, nie jesteśmy w ciężko było. Zobaczymy cię S pytanie, może być jakieś z dupy. Jakie imię nosił etnograf i spiskowiec? Brat Józefa Piłsudskiego. Ale nie, na logikę. Jeden się nazywał Józef. Józef w religii to był ojciec Jezusa. A czyli może Jezus on się nazywał? Tak? Może Jezus? No na logikę to podejdź, na logikę. Myślimy, że to był Bronisław. Bronisław. Kurde, skąd? Rozpoczynamy licytację. Jowis. Biorę po 200 zł z konta każdej drużyny. Dorzucam do puli 600 i słucham. Ooo! O ja pierdziele! Ale cię wydymał młody! Stary cię wydymał! Wydymał go stary dziad! Rozumiesz? Skąd oni to wiedzą? Odpowiadają, ponieważ ja jestem spod strzelca i jest to strzelec! Ale farta miał. Dziadek miał po prostu pieprzonego farta i tyle. To nie był skill. Chłop farci, a nie gra. Oni tam nagrody mają. Zobacz. Łącznie z całego tego programu nagroda to było 1500 zł. 6 razy reklamy puścili i milion SMS-ów przyszło. Jaki to jest w dupę biznes? Czemu to zeszło z ekranu? To im byś nie chciał już prowadzić? Dobra, żółci musimy wygrać. Chłop bez energii tam przyszedł, on wie, że to jest w telewizji? Debil! Co on robi? Ty na pogrzeb przyszedł czy do programu Ibisza? Zaraz mu przypieprzę tym. Markus, typowe imię... włoskie. Markus! Chłopie, Markus to jest Włoch! O! Z Grecji. Mistrzowie? Tak jest! Co? A, bo pewnie imigrantów starych ma! No, ale z Włoch imigrantów. 700 imię nosiła córka Priama, której przepowiedniom nikt nie dawał wiary. To jest proste. Priam, to jest męskie imię? Piłkę nożną. Dobra, ja bym już pasował. Piłka nożna to lepiej gówno kopać na boisku niż piłkę, szczerze. Chyba, że w bramie z kolegami. W bramie można kopać piłkę. Jakie grosze! Narodowy polski sport! 300, 400, 500, właśnie widać! W ciekawostkach może być wszystko. To jest problem. Ej, nie, dobre! Oni byli bardzo do tyłu! Ej! To było w dupę dobre, ty! Co? Wydaje mi się, że to narzędzie używano w garbarstwie. Mistrzowie? Nie wiemy, ale chyba jest to dobra odpowiedź. W bednarstwie. Co to w dupę jest bednarstwo? Ty, oni nie odpowiedzieli chyba na... Nie, na jedno pytanie żółci odpowiedzieli. Zobacz, ile mamony będą mieli. Chłopie, oni będą... Ja pie... Przecież to są bogowie gry, rozumiesz? Mówiłem ci. Ferdek, Norbi, Brodaty. Ta. 1500 mistrzowie. Pas, pas. Co ty robisz? Ci brodę z gole, jak źle odpowiesz, szmato! Ja, już 12 kafli mają. Co za debil. Żółci lecą. A, szkoda gadać, ty. Brodaty nie umie zablokować. Idź się ogól potem. Go, żółtki, odrób to. Bejtuj, bejtuj, bejtuj. Bejtuj, bejtuj. Co ty robisz?
Nie wiem, ten brodaty robotnik z PRL-u frajer. Jak pralka była do wygrania, szmata by Al-In szedł. Pieprzony debil. Ja pierdziele, mnie wkurza ten brodaty. Ale on szczana brodatego, ty. Ale disrespect. 1000 mistrzowie. 1100, 1100 żółci. 2000 mistrzowie. Dwa po raz drugi. Za dwójkę sprzedał brodaty? Nie, no brodaty jest frajerem, ty. On jest frajerem. On jest frajerem, no. Nie ma nic więcej do powiedzenia, no. To jest frajer. Ta w ogóle powiedziała chociaż jedno słowo? Jak tylko siedziała tego. Chodź, bo nie ma czwartego do powiedzenia. A ja nic nie umiem. Chodź, szmato, zamknij mordę. Usiądziesz, będziesz siedzieć. Rozumiesz? Zamknij ten łeb i chodź z nami. Pewnie ja... Trzeba, że nawet z ulicy ją wzięli, gdzieś tam pod programem, stała pod studiem, paliła peta z chodnika, podniosła z chodnika, pali tego peta. Ty szmato, chcesz takie dwa dostać za program? Mówię ci, że tak było, no. Menelica nie ma pewnie dwóch przednich zębów i dlatego nawet ryja nie otwiera. Ty, a jakby wygrał brodaty tego Harley'a, on by wiedział, co to jest? On by się pytał, gdzie pralka. Nie pyta, ty nowy model pralki, amerykański. Nie interesuje jak chcę Boscha. Nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Bedi 2 wpłacił 5 zł. O twój piękny atak śmiechu i... Dziękuję bardzo. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Husaria!